Trójkąty prostokątne równoramienne ABC i CD są położone tak jak na poniższym rysunku. W obu trójkątach kąt przy wierzchołku C jest prosty. Wykaż, że AD równa się BE. AD, czyli ten odcinek, równa się BE, czyli temu odcinkowi. Teraz jak tego dokonać? My pokażemy, że trójkąt ADC przystaje do trójkąta CEB. Na jakiej podstawie to zrobimy? Zobaczmy tak, że jeden bok już mają wspólny, czyli AC jest wspólne i CB, bo to jest trójkąt równoramienny, czyli tu zaznaczam A i tu zaznaczam A, czyli jeden z boków jest już wspólny. Teraz zobaczmy, odcinek DC jest taki sam jak CE, bo wiemy, że to są trójkąty równoramienne. Czyli tutaj mam jakieś B i tu będę miał jakieś B. I teraz pozostało nam pokazać, że ten kąt beta jest taki sam w obu przypadkach. Jak tego dokonać? Ja na razie wymarzę to beta. I teraz zobaczmy. Obydwa kąty są kątami prostymi. Tu jest kąt prosty i tu jest kąt prosty. A tutaj ten kąt jest jakąś częścią wspólną, jakimś kątem alfa. I teraz zobaczmy. Ten kąt, kąt ACD, ten kąt zapiszemy, że to jest 90, czyli cały kąt prosty, odjąć to alfa. I tak samo ten kąt opiszemy, że to jest cały kąt prosty, czyli 90, odjąć alfa. Mamy w dwóch miejscach 90 minus alfa, zatem jest spełniona cecha bok, kąt, bok. Mamy dwa trójkąty o takich samych bokach i takim samym kącie między tymi bokami, czyli jest spełniona cecha przystawania bok, kąt, bok. Z tego wnioskujemy, że bok AD jest równy bokowi BE, gdyż trójkąty ACD i trójkąty CEB na mocy cechy przystawania trójkątów są do siebie przystające, co kończy dowód.